Świadek Jezusa. Animator to ktoś, kto daje życie. To określenie najpełniej chyba oddaje posługę animatorską w ruchu Światło Życie. Ojciec Franciszek Blachnicki uczył nas, że życie bierze się tylko z życia, że nie można dać czegoś, czego się samemu nie posiada. A zatem animator, żeby obdarzyć życiem innych, sam musi mieć w sobie życie płynące z łaski Bożej. Czym jest to życie, które mamy przekazywać? O jaki rodzaj życia chodzi? Przecież w pewnym sensie życiem obdarza człowieka także lekarz, troszcząc się o zdrowie fizyczne, nauczyciel, dbając o rozwój intelektualny, artysta, przekazując wartości estetyczne czy emocjonalne. Wszystko to ważne i potrzebne, ale przecież nie o to nam chodzi. Może to pytanie jest źle sformułowane. Może słowo życie powinniśmy napisać wielką literą – życie i nie pytać czym, ale kim ono jest. Jestem drogą, prawdą i życiem – powiedział Jezus. Animator to ktoś, kto daje nam i innym Chrystusa. Nie siebie, nie swoje poglądy, choć mogą one być cenne i trafne. Nie wiedzę, choć formacja intelektualna jest bardzo istotna, ale samego Jezusa, Pana i Zbawiciela. A że nie można dać tego, czego się samemu nie ma? Stąd prosty wniosek, że animator to ktoś, kto ma Jezusa, ma Go w swoim sercu, żyje Jego Słowem, uznaje Go za swojego Pana. Nie można być animatorem, znając Chrystusa tylko z mądrych książek czy głoszonych kateches. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? To pytanie z naszej oazowej formacji powraca jak refren, kiedy próbujemy zastanawiać się nad posługą animatora. Kim on jest dla mnie? Ważną postacią z dziejów ludzkości? Największym człowiekiem 2000-lecia w rankingu Pisma? Marzycielem snującym nierealne wizje doskonałego świata? Czy może moim Panem i Zbawicielem? Najlepszym przyjacielem, miłością? No i pytanie, które narzuca się samo. Kim ja jestem dla Niego? W relacji do ludzi, do których jestem posłany. Hagiografem, opowiadającym o życiu niezwykłego człowieka, historykiem, psychologiem, analizującym ciekawą osobowość? Kim jestem? Bo jeśli chcę być animatorem, to powinienem pełnić rolę świadka. Świadek to ktoś taki, kto coś widział, przeżył i może o tym opowiedzieć innym. Jeśli na przykład na ulicy wydarzy się wypadek, to nie może być nazwany świadkiem tego zdarzenia ktoś, to przeczytał o nim w gazetach. Nawet jeśli relacje były bardzo dokładne, nawet jeśli szczerze przejął się losem osób, które w wypadku uczestniczyły, świadkiem może być nazwany tylko ten, kto był na ulicy, widział, co się stało lub sam w tym uczestniczył. Kto zatem może być świadkiem Jezusa? Tylko ktoś, kto go spotkał w swoim życiu, kto doświadczył Jego miłości,
kto oddał mu siebie. Świadkami Jezusa byli na pewno apostołowie. Ci, którzy z Nim chodzili, słuchali Jego słów, widzieli cuda, które uczynił. Świadkami byli wszyscy ci, którzy, nawet nie należąc do grona najbliższych uczniów, widzieli to, co robił i podążali za Nim, czy to dosłownie, czy sercem. A więc, co z nami? Co z ludźmi, którzy żyją 2000 lat później? Czy mogą być świadkami? Zadałem kiedyś to pytanie moim uczniom w szkole. W pierwszym odruchu odpowiedzieli: nie, nie mogą. Dlaczego? No bo przecież nigdy Jezusa nie widzieli, nie spotkali, nie widzieli Jego cudów, nie słyszeli Jego głosu. Czy rzeczywiście? Przypomnijmy sobie postać apostoła narodów, świętego Pawła, który przecież sam siebie nazywa świadkiem Jezusa. Przecież on także nigdy osobiście nie spotkał swojego mistrza. Słyszał tylko jego słowa w tej tajemniczej chwili pod Damaszkiem, która zmieniła całe jego życie. A nie wahał się potem powiedzieć: to już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Czy w przeżyciu świętego Pawła nie odnajdujemy samych siebie? Kiedyś Chrystus stanął na naszej drodze. Najpierw w sakramencie Chrztu Świętego, potem, wcześniej lub później, przyjęliśmy Go do naszego życia już świadomie, jako swojego Pana i Zbawiciela. Przecież gdyby tak nie było, nie bylibyśmy animatorami ani członkami ruchu. A więc i my kiedyś w naszych sercach usłyszeliśmy Jego wołanie. I my także, jak Paweł, zakochaliśmy się w miłości. Przecież i nasze życie On odmienił. Tysiące razy ratując nas z opresji, naprawiając nasze błędy, prowadząc nas swoją jedyną drogą. Każdy z nas doświadczył w życiu Jego miłości. Czasem przebaczającej, czasem upominającej, zawsze nieskończonej, szaleńczej, aż do krzyża. Przecież codziennie słyszymy Jego słowa w namiocie spotkania. Codziennie mamy możliwość zobaczenia Go i dotknięcia tajemnicy Jego ciała i krwi. Jesteśmy uczestnikami historii zbawienia. Żyjemy na co dzień tym, co nasz Pan dla nas uczynił. Przeżywamy wciąż na nowo Jego śmierć i zmartwychwstanie. Stoimy pod krzyżem razem z Marią i Janem. Wraz z Piotrem wchodzimy do pustego grobu. Dzieje się tak zarówno wtedy, kiedy w modlitwie jednoczymy się z Chrystusem, kiedy przeżywamy rekolekcję, jak i wtedy, kiedy stajemy przed Nim na świętej liturgii, która przecież nie jest, jak chcieliby niektórzy, tylko wspomnieniem tego, co się wydarzyło 2000 lat temu, ale rzeczywistym uobecnieniem zbawczych wydarzeń. Tak, jesteśmy świadkami Chrystusa. Naszym grupom przekazujemy wiele rzeczy. Jest miejsce i na formację intelektualną, wiedzę na temat Pisma Świętego, teologii, nauki Kościoła. I na rozmowy o życiu, i na wzajemną pomoc sobie, nawzajem zwykłych, codziennych sprawach. Ale naszym podstawowym zadaniem jest bycie świadkami naszego Pana. Tylko wtedy będziemy naprawdę animatorami, dającymi życie. Najprościej chyba ujął to święty Jan Apostoł na swój niepowtarzalny sposób poetycki, podniosły, a zarazem konkretnie i bezpośredni. Napisał on: to wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się, myśmy je widzieli, o nim wam świadczymy. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Animator to świadek Jezusa Chrystusa.